Cześć, mam jeszcze troszeczkę czasu przed autobusem. W poprzednim vlogu Wam mówiłam, że wybieram się gdzieś daleko, jak Wam pokazywałam kalendarz. No, będę tak z półtorej godziny, myślę, jechać. Zobaczymy, jak to tam będzie sprawnie. Jadę mierzyć. Odezwała się do mnie koleżanka ostatnio na Facebooku, że chciałaby, abym jej uszyła, właściwie jej córce, żebym uszyła poszewki na poduszki z weluru i takie narzutki na kanapę, właściwie na podłokietniki. No i się tak dogadałyśmy, że po prostu podjadę, bo dziewczyny nie wiedzą, ile kupić materiału, ile będzie potrzeba, i jadę to wszystko pomierzyć. No i w związku z tym jestem teraz na zewnątrz, czekam na autobus, będzie tak do 10 minut. Krzysiek przed chwilą pojechał na kurs, na angielski pojechał. Swoją drogą jest bardzo zadowolony, mają taką fajną małą grupkę, parę osób po prostu uczą się angielskiego. Robią ćwiczenia, ćwiczą mówienie, są na różnym etapie zaawansowania, jeżeli chodzi o język, więc są takim dla siebie wsparciem. Jest osoba prowadząca, która nie mówi po polsku. Mówi po grecku i po hiszpańsku, ale po polsku nie mówi. Krzysiek mówi, że ma dwie Polki w grupie. Ma jakiegoś Greka. Chyba Hinduskę. No, jest ich tam parę. No, on był bardzo zadowolony, dostał zadania domowe, więc wczoraj wieczorem robił zadania. No i tak będzie jeździł 3 razy w tygodniu. No. No i tak to wygląda. On jeździ do Newcastle. Ja wczoraj z nim podjechałam, jak widzieliście, chodziłam sobie po centrum, bo on poszedł na zajęcia, ja chodziłam sobie po centrum za tym kalendarzem. Dzisiaj pojechał sam, bo ja jadę dzisiaj przez Durham. No, muszę jechać do Durham, później z Durham do tej miejscowości. Tylko nie wiem, czy nie będę miała jakieś 18-15 minut do przejścia, może tam złapię jakiś autobus, może tam coś jeszcze jedzie. Zobaczymy. A jak nie, to będę szła, to nie ma problemu. No, oczywiście słuchawki naładowane. Mam nadzieję, że będzie mi dane posłuchać trochę muzyki w autobusie. No, zapowiada się fajny dzień. Zapowiada się fajny dzień. Patrzę, czy autobus nie jedzie. Dobra, będę się musiała trochę pod przystankiem schować, bo zaczyna padać. Ale ogólnie jest ciepło.
Do Anglii przyszła zima. Proszę, jak widać na załączonym obrazku. Czekajcie, rozejrzę się. Dawno się do Was nie odzywałam. To się odezwę, myślę. No, Krzysiek rozpoczął angielski. Mówiłam Wam o tym ostatnio, że Krzysiek zaczął angielski, chodzi regularnie, a ja dzisiaj poszłam zaprowadzić dzieciaki, bo Krzysiek dzisiaj ma wolne od angielskiego. No i ja poszłam, czasami trzeba, nie? Dobra, ja sobie oświecę światło, bo tu jest teraz remont. Remont nam robią drogi. I jest taki ruch wahadłowy, tak naprawdę już jakiś czas. Dobra, ale konkrety? No. Pani na mnie trąbi, ale ja miałam dopiero zielone, nie? No, dobra. Dobra, trudno się mówi. Pani mnie strąbiła i tyle, no zdarza się. Zaraz do Was wrócę. Dobra, wracam do Was. No, i teraz tak. Ja Wam jakiś czas temu wspominałam, że robię fartuszek, bo robiłam ten fartuszek na zamówienie i to była taka kompleksowa usługa, ponieważ zajęłam się wszystkim od początku do końca. To znaczy, miałam hasło coś z napisem kochanej babci, wierzę w ciebie, coś wymyślisz. Mówię, no dobra, bo to trzeba coś powymyślać. No i powymyślałam. Zaproponowałam fartuszek, szoperkę, no i woreczki. No i wiecie co? No i stwierdziłam, pierwszy raz będę robić coś takiego, że będę jakieś napracowanki, wiecie, zamawiać. Dobra, Krzysiek zaprojektował obrazek na naprasowankę, ten napis kochanej babci, tam dał serduszko. Możecie sobie zobaczyć, bo ja Wam to pokażę, pewnie tu. No i to zleciliśmy firmie zewnętrznej. Oni nam to przysłali, my to zamawialiśmy na Amazonie. Bałam się, że to będzie bardzo drogie. Okazuje się, że jest to wszystko w granicach, bo ja wiecie co, ja ten zestaw dziewczynie zrobiłam już razem z przesyłką, razem z kosztami materiału i razem z kosztami naprasowanki. Zrobiłam jej cały zestaw za 50 funtów. Trochę więcej by wyszło, ale wiecie co, no ale dziewczyna zamówiła zestaw, duży zestaw, do tego dała mi po prostu pełną dowolność, bo ja pojechałam do sklepu, ja wybrałam materiał, po prostu wszystko było po mojej stronie, no, więc wiecie, takie współprace też się inaczej traktuje, nie? No, że co do ceny się można fajnie dogadać, nie? Żeby wszyscy byli zadowoleni. No, kolejna sprawa jest taka... Słuchajcie, jadę jutro na wycieczkę z Amadeusza Klasą. Jedziemy do Newcastle. Newcastle. Tak, jedziemy oglądać ten zameczek. Prawdopodobnie ten, który mijam zawsze, jak jadę do domu i wyjeżdżam z Newcastle, ale nie jestem pewna, czy to ten się okaże. A mi mówi, że mają teraz jakiś tam projekt o zamkach. Robią nowy projekt. I właśnie z tego powodu jadą oglądać zamek. No. Więc ostatnio pani się mnie spytała, czy mogę być takim ekstra adult na wycieczce. Ja już tak patrzę na Amadeusza, chcesz? A on tak, jest taki szczęśliwy i on po prostu już nie może tej wycieczki doczekać. No, jedziemy jutro. Dzisiaj mamy środę. Jutro jest czwartek, więc jutro jadę. Jadę razem z klasą na wycieczkę. A teraz idę albo do Morrisona, albo do Charity Shop, albo pewnie i to, i to. No, nie muszę dużo kupować. Wiecie co? Stwierdziliśmy, że więcej warzyw będziemy gotować na śniadanie, kolację i tak dalej dzieciom, bo obiad to obiad, nie? Ale chodzi o to, żeby bardziej tak właśnie ograniczyć chleb i takie puste posiłki. Znaczy, no my ogólnie zdrowo jemy, ale chodzi tutaj głównie o to, żeby... bo wiecie co oni robią? Oni się lubią napchać tym chlebem tostowym i to jest totalnie bez sensu.
po prostu kursują. Zjedzą jeden, zaraz po następny lecą, nie? No, a jak zwracamy im uwagę, że to jest bez sensu takie jedzenie, bo się ani tym nie najedzą, ani nic, no to nie słuchają. Pokryją mu to po prostu, robią, no. Więc stwierdziliśmy, że chleb... No, ale to ostatnio z chleba tostowego jeszcze się na normalny chleb przerzucili. No i po prostu ciągle by chleb jedli, więc stwierdziliśmy z Krzyśkiem, warzywa i owoce będą na wierzchu bardzo, natomiast chleb będziemy trzymać wyżej. No, no bo kurde, kto to widział, żywić się przez cały dzień chlebem, ej. No. I się nim napychać. A później nie chcą jeść innych fajnych rzeczy. Dobra, kończę. I idę do tego sklepu. No i nara, ciao. To znowu ja, bo ja muszę jeszcze coś powiedzieć. Czekajcie. Dobra, sprawdzałam, w jakim formacie ja nagrywam, bo ostatnio gdzieś coś Krzysiek kliknął mi i było w jakimś 8K. A mój program do obróbki, tutaj na telefonie do obróbki filmów, tego nie ogarnia. No. I to jak tego pająka nagrywaliśmy, on tam coś naklikał. Ja mówię, nie klikaj mi, bo ja nie lubię, jak ktoś mi naklika, a ja jestem przyzwyczajona zawsze do pewnych ustawień. Jak mi ktoś pozmienia, to ja później jestem zła. No, ale łączę się, żeby wam poopowiadać, bo wiecie co? Bo ja ostatnio byłam na tej długiej wycieczce. Jechałam daleko, przez Duram, pamiętacie? Ja nie wiem, czy ja wam wytłumaczyłam, gdzie ja jadę, po co ja jadę. Ja jechałam do klientki, bo odezwała się do mnie koleżanka z grupy, czy dla jej córki bym wykonała z 4 poszewki na podusie i takie narzutki, żeby dać na podłokietniki, na sofę i na ten, i na fotel. Czyli też 4, by te podłokietniki wychodzą. No i... I ja jechałam po to, żeby jej to wymierzyć wszystko. No i żeby to wymierzyć, żeby jej powiedzieć, ile potrzebuje materiału do tego. No. No i dlatego do niej jechałam. No i jechałam do niej dwoma autobusami. Ale wiecie co, okazało się, że to wcale nie jest tak daleko. A ja lubię jeździć daleko. Bo ja lubię sobie wtedy muzykę załączyć. I jechać, wiecie, wyłączyć się od świata, ale to ja już wam mówiłam milion razy, bo o tym wiecie. No ale było na tyle daleko, że no trochę z tej muzyki posłuchałam, fajnie mi się jechało, no i będę jej szyła, już materiał do niej przyszedł, no i ten, jeszcze zamki do niej przyszły, pierwszy raz będę zamki wszywać, także trzymajcie kciuki, ostatnio wiele rzeczy robię pierwszy raz. Bo pierwszy raz ostatnio właśnie te napracowanki robiłam personalizowane dzieło, więc tak swoją drogą mam już nową usługę, to znaczy personalizowane przedmioty, które oczywiście wykonuję z zakresu moich usług standardowych, w sensie tych rzeczy, które szyję. Dobra. No, a właśnie dzisiaj do mnie odnośnie tych 4 poduszek, tych zamków, tych podłokietników, no to właśnie dzisiaj Arielka przyjedzie do mnie i mi to podrzuci, bo już wszystko ma, no i będziemy szyć. No. A tak w ogóle to ostatnio mi się igła wykrzywiła. Ej, wiecie, że ja na tej igle chyba rok szyłam na maszynie? No. Tak raz na rok tylko wymieniam gdzieś igłę, bo po prostu... Tylko, że ja też szyję na takich materiałach, które raczej się nie są jakieś twarde czy coś. Dobra, bo ja będę tak ciągle do was gadać. Starczy tego gadania. Już z wami się żegnałam i znowu się z wami połączyłam na parę minut. Starczy. Ej, zobaczcie, co tu się dzieje. Ej, ale on ucieka. Ja sobie robię zakupy w Morrisonie, a ten do mnie dzwoni. Gdzie jesteś? Bo ja pająki dopuszczam. Tańcują koło siebie. No więc czemu to robisz, jak mnie nie ma w domu? No bo myślałem, że zaraz będziesz. No bo ja te dzieciaki byłam zaprowadzić, nie? To co wam mówiłam. No. Ale przyszłam przed chwilą do domu, zaczęłam robić ten...
robię, ustawiam film na YouTube'a. Już masz, robię jakieś o, no ruchy. Puka, puka. No. No on dzisiaj taki jest ten. Ostatnio jak w ogóle się nie ruszał, tak dzisiaj taki narwaniec jest. Dobra, na razie robię przerwę, bo na razie puka. Jak się coś będzie działo, no to może mi się uda tutaj to uwiecznić. Głowę. Ale patrz, dotykają się. Dotykają się, Krzysiek mówi. Patrz, ona mu odstukuje. Odstukuje mu? No. Ej, będą z tego dzieci może w końcu. Odstukuje mu. Ale bo ja teraz będę wrzucała vloga, no nie? Z tą nieudaną próbą. A tu nagle teraz taka akcja. No nie wiadomo, czy się uda. Na razie odstukała mu i go nie zeżarła, a była od razu przy wejściu. No, a on znowu puka. I ona też, patrz, jak puka. Jest chętna. Chętna jest. No tak, no chętna. No. Patrz, żebym ci nie rozjechał. Jezu, a ja pod tą lampą się tak kulę, nie? No dobra, teraz to już nic nie zrobimy, trzeba ich tu zostawić. W sensie i patrzeć się. No teraz się trzeba nie wtrącać, teraz oby dał radę gość, kuźwa, z tą kulawą nogą. Ej, widzowie, widzicie tą ekscytację? Dobra, daję pauzę, bo nic się znowu nie dzieje. Bo będzie wychodzić. No, zobaczcie, jak to wygląda. Kurczę. O, czekaj. Wiecie co, bo ona przed chwilą tak stukała tymi łapkami. O, teraz on? Teraz ona. Jego, co tu się dzieje? Ej, to jest naprawdę ciekawe. Jakbym była widzem, to bym była zachwycona. Także łapki w górę, suby no, i te sprawy. No, teraz to będzie straszne, jak wyjdzie. Jest taka wielka, on taki malutki. No. No ja widzom pokazywałam porównanie, wrzuciłam, bo on był tutaj, nie, na tym drzewie ostatnio siedział, a obok wrzuciłam ten, zdjęcie dziewczyny, no, naszej lady, o. W ogóle widzicie tą różnicę kolorów? To się nazywa dymorfizm płciowy, to znaczy są dwa różne pa... Wychodzi. Idzie. Zobaczcie, jaka jest różnica. Patrz, na aparacie się nagrywa. No, miga to chyba tak. Ona go woła, a on ucieka. No nie musi wybawić wiem, w dobre miejsce. Wiem, no, no dobrze, niech mądry będzie, be smart. A plecy mnie bolą, bo stoję w takiej pozycji idiotycznej. No ale dobra, między tymi kablami, urządzeniami, wszystkim. Ruchy mamy? No. Słyszałeś? No, z niej to jest kazi, byś obiad zrobiła. No, są tacy, co jedzą. No, lecicie pająki, bo kto mi tutaj za tego? Terapeutę pleców zapłaci. Pokaż, ja tak nagram to z bliska. No. No jak w National Geographic ty. A wiesz, że zasłaniasz teraz aparatowi? Aparat widzi mój telefon. Dobra, bo już mi się pomału kończy miejsce chyba na tym. Ej, tu się coś dzieje teraz. Patrzcie, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. On ucieka. Ale pukają dalej, dalej chcą. Zobacz. Tylko on musi się zaraz do niej odwrócić. Przodem. On jest tyłem do niej. Bo on, słuchajcie, te przednie łapki musi... ją podnieść i tam pod spód jej te przednie łapki dać.
bo on ma te przednie łapki, on ma tam takie bulbusy i on ma je napełnione. Jak to się fachowo nazywa? To jest po prostu sperma, tak? No, i ma napełnione tą spermą. No, a ona tam pod spodem, w podwoziu, ona tam ma taką szparkę i on do tej Kieszonkę, szparki, taką kieszonkę, i on do tej kieszonki musi to tam zaaplikować. No. Tylko zanim to zrobi, musi ją podnieść. No. Nie ma łatwo, taki pajączek. Ja chcę małe pajączki. No, to takie małe psyckole. no mógłby teraz niepotrzebnie tam wchodził, gdzie teraz siedzi. No. No, idź do niej. Idź do niej, bo mnie już ręka zaraz odpadnie. Nic się nie dzieje, czekaj. Jak widziałeś, wygląda jak chciałaby go już łapać, nie? Ale nagle jakby się kapła, że to on, nie? No. O, patrz, 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 patrz. Co tu się dzieje, ty? On ją zaczepia? Widzisz tą łapę jego? Nie, bo mi wszystko zasłania. Aha, no to trudno. A się co, panie? Nic się nie dzieje. Weź go, tyrpnij teraz. Patrz, ona idzie sobie w cholerę. On się boi. On przed nią ucieka. Stukają sobie? On się znowu dupą do niej odwraca. Ja nie mogę. Koleś. On już ma tego dość. On nie chce. On tylko stuka, żeby przeżyć, bo wie, że musi stukać, żeby go nie zjadła. Nie, właśnie nie powinien stukać, powinien uciekać, gdy będzie chciał, nie? Od razu powinien nie podchodzić do żadnych zalotów, tylko powinien odchodzić, nie? No słuchajcie, mimo szczerych chęci tym razem znowu się nie udało. Niby pająki były sobą zainteresowane, ale nie doszło do kopulacji między nimi. Była miłość. Była w pewnym sensie miłość, ale niedokończona, że tak to nazwę. Będziemy próbować znowu, nie będziemy się poddawać. Na pewno był progres w odniesieniu do tego, co ostatnio się działo. Dzisiaj już było dużo ciekawiej. Naprawdę siedzieliśmy, byliśmy zafascynowani, bo tam się naprawdę dużo działo w tym terrarium. No, nie wszystko wam pokazałam. Na przykład był czas, kiedy ten chłopczyk poszedł na górę i się zahaczył o tą siatkę i on tam cały czas był, a to tak nie mogło być, no, więc trzeba było go stamtąd przetransportować w inne miejsce, no bo było to dla niego niebezpieczne, no. No, jak już widzieliśmy, że już tak, wiecie, tak, on naprawdę niby chciał, ale kiedy już coś miało się dziać, no to wtedy on uciekał przed tą samiczką. Następnym razem może nam się to uda.